Witam serdecznie. WIG20. Czy w rzeczywistości w obecnej sytuacji WIG20 może wzrosnąć 400%? Ostatnio zrobiłem materiał na temat tego, że WIG20 w rzeczywistości może od swojego ostatniego dna wzrosnąć 400%, 300%, a nawet 500%. Jednak tuż za WIG20 istnieje coś takiego jak SWIG 80, prawda? SWIG 80. I w SWIG 80 jest 80 spółek. I w tym SWIG 80, prawda, w spółki też się inwestuje. SWIG 80 oczywiście zachowuje się znacznie inaczej, aniżeli WIG 20. I także ma swoje bardzo wielkie wzrosty, także można bardzo dużo zarobić. Jednak w SWIG 80 jest, jest inaczej skonstruowany pod kątem jakości spółek i to, kto na nie ma wpływ, prawda? WIG20 ma na zadanie umieścić 20 spółek, w dużej części to są spółki, w których pakiet kontrolny ma Skarb Państwa. Tak więc tymi spółkami są zainteresowani politycy, prawda, funkcjonariusze polityczni, żeby tam w nich siedzieć i żeby te spółki Skarbu Państwa się jakoś utrzymywały. Tak więc te spółki od 30 lat bardzo mocno tracą na wartości, aby potem znowuż bardzo mocno zyskiwały na wartości po to, aby było można na nich zarabiać, prawda? Nie do końca musimy mieć serwis dobry z tych spółek, prawda? Ja nie do końca proponuję używanie tych spółek jako klient i dla Państwa jako klient, ale inwestowanie w te spółki to jest druga sprawa, prawda? Bo przecież wiadomo, że na PKN Orlen nie kupimy taniej benzyny, aniżeli na przykład na BP może czasem, więc co za różnica, prawda? Są spółki Skarbu Państwa, które sprzedają specjalnie drożej i gorzej. Tak więc może produktów bym Państwu ich nie polecał, tych niektórych spółek Skarbu Państwa, w ogóle wielu firm bym nie polecał produktów, ale z drugiej strony zainwestować w nie pieniądze i zarobić na nich to jest druga sprawa, prawda? Tak więc WIG20 jak najbardziej może wzrosnąć 400%, lecz niestety pojawiły się bardzo duże problemy, które wyszły w ostatnim tygodniu. I to są poważne problemy, które mogą sprawić, że właściwie WIG20 totalnie się załamie. WIG20 się załamie, jeżeli do tego rzeczywistości dojdzie, ja Polsce nie wróżę żadnych dobrych, świetlanych lat, tylko wróżę bardzo szybkie wyludnienie Polski, ewentualnie zastąpienie w Polsce Polaków Ukraińcami, którzy nie wrócą na Ukrainę, bo jest zniszczona, prawda? W ten sposób, tak więc Polacy będą masowo niedługo już uciekać. Już się zaczął oczywiście trzeci eksodus Polaków z Polski. Ewentualnie wtedy może być zastopowany gigantyczny spadek WIG20 i w ogóle zawalenie polskiej gospodarki i wpadnięcie polskiej gospodarki w totalną stagnację. Ale o tym, drodzy Państwo, za chwilę. Za chwilę. Bardzo proszę, zanim przejdę dalej, bardzo proszę o subskrybowanie kanału na YouTube. Ze względu na to, że bardzo jest mało subskrypcji, bardzo dużo ludzi ogląda, ale mam bardzo mało subskrypcji. Kanał jest odgrzany, ale sam kanał jest od 7 lat, dopiero go odgrzałem. Prawda? Im więcej subskrypcji, tym lepsze treści mogą powstawać i będą powstawały. Łapkę w górę, kciuka w górę bardzo też poproszę oraz jeżeli ktoś ma czas, merytoryczny komentarz może odpiszę. W takim razie jestem wdzięczny i przechodzę dalej, tylko wezmę łyka kawy. Dobrze. Znowu nie jeden, a kilka. Tak więc do posiłkowania się można wejść na knowhowinsider.com. Tutaj mamy stopy procentowe, kursy walut. Ja zawsze klikam na ten stopy procentowe, stopy NBP i tutaj mamy, proszę bardzo, tutaj mamy wykres, a nie można wyłączyć tej reklamy. Wyłączę tą reklamę. No nie można wyłączyć. Tutaj mamy wykres kursu walut.
A dobra, niech im będzie. I tak. WIG20. WIG20, tak jak wcześniej wspominałem, może wzrosnąć 400% bez żadnego problemu. Będzie można zarobić bardzo dużo pieniędzy. Tutaj, drodzy widzowie, mówiłem tutaj w tym momencie, mówiłem, że WIG20 wzrośnie, wzrósł. W tym momencie mówiłem, że WIG20 wzrośnie, wzrósł. Mówiłem, że wzrośnie 100, może 150, może 70% wzrósł, tu wzrósł, prawda? Tutaj 30% ludzie mogli zarobić, prawda? Ale w sprawie tych komentarzy warto się cofnąć do wcześniejszych filmów na temat WIG20, na temat polskiej giełdy. Ze względu na to, że tam jest bardziej to rozłożone na części pierwsze. A dzisiaj chcę porozmawiać o zagrożeniu, które może spowodować, że WIG20 nie wzrośnie 400%, tak jak na przykład tutaj od stycznia, bo popatrzmy tutaj od stycznia można było zarobić bardzo dużo na WIG20 od stycznia. Proszę bardzo, WIG20 wzrósł prawie tam, no nie, 350%, prawda? Potem spadł 300%, potem wzrósł 200%, czy tam ile, prawda? Bam, 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 do góry, do góry, do góry, na dół. Tak, tak się zarabia na WIG20. No mówię, produkty z tych spółek, niektórych z WIG20, to ja bym wcale nikomu nie proponował, ale co innego na nich zarabiać, to jest druga sprawa. No niestety w takim świecie żyjemy, prawda, i tyle. Jest to okropne, bo jest, ale teraz rozmawiamy o tym, gdzie można zarobić, a nie gdzie można kupić dobry produkt, prawda? Jeżeli będziemy polecać produkty, to Państwu powiem Wam, widzowie, drodzy, gdzie można kupić dobre produkty, co jest dobrym produktem, ewentualnie według mnie, ale tutaj teraz mówimy, gdzie jest dobrze zainwestować, prawda? Bo na przykład PZU ubezpieczenia raczej nigdy bym sobie nie kupił, prawda? Ale zainwestować w PZU raczej bym sobie zainwestował, prawda? No tak to właśnie wygląda, prawda? Koniec, kropka, prawda? Są spółki Skarbu Państwa, w których produktów w ogóle bym w życiu nie kupił, serwisów bym w życiu nie kupił, ale z drugiej strony mógłbym zainwestować ze względu na to, że one są tak kierowane, żeby właśnie na nich zarabiać. Nie do końca są dobre produkty, no ale jeżeli to jest wszystko, wiecie, no, spółka Skarbu Państwa, to wszystko z naszych pieniędzy, to wszystko jest tak widowane, żeby ludzie, którzy tam pracują, nie do końca ludzie, którzy dostają produkt od nich, ale ludzie, którzy tam pracują i inwestują w te spółki, żeby sobie na tym zarabiali, i trudno, niestety, ja sobie tego nie wymyśliłem. Tak to właśnie, drodzy widzowie, jest. I przechodzimy do konkretów, prawda? Tutaj dlaczego WIG20 jednak może się nie podnieść, niestety? Proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć, WIG20 obecnie się podnosi, tak jak powiedziałem, WIG20 w rzeczywistości może sobie polecieć tu, 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 tu i może nawet być tutaj w pewnym momencie, prawda? Nie mówię, że dopiero w 2030, ale w bardzo szybkim czasie, na przykład tutaj może być już bardzo wysoko, prawda? Może sobie nawet tu polecieć bardzo wysoko, bez żadnego problemu. Nadrukowali pieniędzy, narozdawali pieniędzy, nawypuszczali tanich kredytów, w nieruchomościach siedzi gigantyczny kapitał, który będzie upływał ze względu na to, że ceny nieruchomości będą drastycznie spadać, chyba że do Polski będzie przyjeżdżało coraz więcej Ukraińców, ale wtedy będzie degradacja państwa polskiego, degradacja usług publicznych, degradacja zarobków, degradacja wszystkiego, prawda? Będzie coraz gorzej, więc finalnie i tak to wszystko prędzej czy później rypnie ze względu na to, że po prostu Polska nie ma takiego capacity, Polska nie ma takiej pojemności, koniec, kropka. Tak jak nie miała pojemności Polska, żeby wygonić z Polski 3 miliony Polaków i srogo za to zapłaciliśmy biedą, prawda, brakiem pielęgniarek, lekarzy, prawda, bo polskie pielęgniarki i polscy lekarze, nie wiem, leczą Belgów, Holendrów, Szwedów, Norwegów, prawda, Irlandczyków, Anglików, Szkotów i tak dalej, i tak dalej. No, no, i tutaj też srogo zapłacimy, a jeżeli chodzi o to, to jak srogo zapłacimy? Już tak jak powiedziałem wcześniej, prawda, polska złotówka jest słaba, to opłaca się ją kupować, ze względu na to, że ma potencjał do wzrostu, prawda. I opłaca się trzymać na tym oprocentowaniu,
No bo ceny nieruchomości będą drastycznie spadać, prawda, ze względu na to, że jest bardzo wysokie oprocentowanie, koniec, kropka, a dodatkowo zaczął się trzeci eksodus z Polaków za granicę. Po prostu Polacy wyjeżdżają, bo w Polsce Polska cofnęła się pod kątem serwisów publicznych o 20 lat do tyłu, Polska cofnęła się pod kątem cen nieruchomości, i znaczy pod kątem ogólnie tego, czy się chce mieszkać, ze względu na to, że wynajęcie mieszkania w Polsce jest obecnie, kosztuje znacznie więcej na przykład niż w Hiszpanii i mniej więcej tyle samo co w Anglii. Anglia, może nawet i więcej w niektórych sytuacjach, prawda? A ceny nieruchomości już są większe niż w Wielkiej Brytanii, tylko że w Wielkiej Brytanii zarabia się 3 razy więcej, a same kredyty to już w ogóle chyba tylko, przepraszam, człowiek, który nie wie, na jakim świecie żyje, zaciągnąłby kredyt hipoteczny w obecnych czasach na te bardzo drogie nieruchomości. Tak więc kapitał powinien iść w giełdę, kapitał powinien iść w giełdę, zresztą z samego wykresu wygląda tak właśnie, że politycznie będzie to pompowane. Te pieniądze muszą gdzieś pójść, ludzie coraz mniej wierzą w kryptowaluty, więc gdzie pieniądze pójdą? W giełdę. No, pieniądze oczywiście pójdą w złoto, także prawdopodobnie, prawda, wszystko trzeba kontrolować, wszystko patrzeć, prawda, jeżeli ktoś myśli, że będzie inwestował i będzie zarabiać na inwestowaniu, nie followując rynku i tego, co się zmienia, no to może tak zarabiać, ale na przykład jeżeli kupi dzisiaj na przykład sztabkę złota i nie będzie się nad nią zastanawiał przez następne 20 lat, prawda? Ale jeżeli ktoś chce zarabiać na tym, że kupi tanio, sprzeda drogo, kupi tanio, sprzeda drogo, kupi tanio, sprzeda drogo, kupi tanio, sprzeda drogo, to już trzeba followować wszystko, prawda? Można kupić sztabkę złota albo można kupić nieruchomość i za 20 lat ona na pewno będzie prawdopodobnie, jeżeli będziemy o nią dbali, tam 2-3 razy droższa, prawda? Ale w tym samym czasie, w międzyczasie może spaść na przykład z ceny, tak jak się obecnie dzieje, co tłumaczę, od 15 lat. Ale dlaczego WIG20 może nie wzrosnąć gigantycznie o te 100, 200, 300, 400%, tak jak się działo tutaj, drodzy Państwo, na przestrzeni lat? Bo to właśnie na przestrzeni lat, proszę zobaczyć, WIG20 właśnie zachowuje się tak, żeby na nim po prostu było, opłacało się inwestować. Proszę bardzo. Proszę bardzo, już pokazuję. Proszę bardzo, WIG20 na dnie, kupiliśmy, sprzedaliśmy tu, tak? WIG20 znowu na dno, kupujemy, u góry sprzedajemy, na dnie 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 kupujemy, u góry sprzedajemy, prawda? Z tym, że według tej zasady powinno być obecnie tak, jeżeli już w 2006 roku, gdy w Polsce jeszcze było dużo Polaków, bo w Polsce było tutaj, w Polsce, tutaj zaczęli Polacy wyjeżdżać, o. Bach, Polacy zaczęli drastycznie wyjechać. Wiecie, to wszystko, przyszedł ten kryzys, zorientowało się wszystko, że z Polski wyparowało 3 miliony Polaków, którzy potem urodzili dzieci, czyli z tych 3 milionów Polaków gdzieś średnio urodziło się dodatkowe 3 miliony Polaków, czyli te 6 milionów Polaków. I dzisiaj już te dzieci, tych dzieci już zaraz będą mieli dzieci. To tak naprawdę z Polski pod tym kątem uciekło 6-7 milionów Polaków. Pod tym kątem tylko, prawda? Wracają, potem wyjeżdżają, prawda? W ten sposób właśnie tak to było, prawda? Bo każdy mężczyzna, który wyjedzie z Polski, oznacza, że wyjeżdża z Polski około 4 osoby, prawda? Jeden mężczyzna to głowa rodziny, prawda? Mężczyzna ma kobietę, mężczyzna ma potem dzieci i mężczyzna pracuje na kobietę i na dzieci. Koniec, kropka. Tego się nie zmienia, prawda? Nie ma inaczej, tak? Tak więc są oczywiście odchyły od tego, są odchyły, no ale odchyły wielkie jakiego znaczenia nie ma, prawda? Tam, gdzie się drwa rąbie, tam wióry lecą. Tak więc każda utrata mężczyzny oznacza utratę jednej rodziny, a utrata jednej rodziny równa się utrata jednego gospodarstwa domowego. I to właśnie teraz będzie, proszę Państwa. Właśnie tracimy następne gospodarstwa domowe. Prawda? Bo zaczął się trzeci eksodus w historii Polski. No niestety. Obecna władza nic z tym nie robi i nic z tym nie zrobi. A ponadto teraz już dobili gwóźdź do trumny, przez który uciekną następne miliony Polaków, przez tak jak uciekali 20 lat temu. Właśnie stworzyli następny plusik, żeby uciekać z Polski, żeby mężczyźni uciekali z Polski, zabierali swoje rodziny i zakładali rodziny za granicą. No i jak kota nie ma, to myszy harcują. Właśnie to się ma stać w Polsce. Prawda? Czyli tak, tutaj WIG by sobie rósł, załóżmy, że sobie tak będzie rósł, prawda? Bo na przykład do poziomu, popatrzmy, tutaj w poziomie 2007
Było na rynkach bardzo mało gotówki. Dzisiaj tej gotówki jest dwa, może trzy razy więcej. To oznacza, że jeżeli już WIG kiedyś kosztował 4000, to może dzisiaj kosztować tylko pod naporem tej gotówki tyle. Tylko po drodze po prostu przyszedł Bitcoin, ludzie zaczęli w tego Bitcoina inwestować, prawda? No jeszcze jest złoto, oczywiście, kruszec, w który długotrwale zawsze się opłacało inwestować. No ale teraz Bitcoin się kończy, prawda? W nieruchomości bardzo dużo inwestowano, nieruchomości się skończyły w Polsce, prawda? Więc hajs powinien iść po prostu w WIG20 i dodatkowo będzie jeszcze bardziej szedł, jak się skończy wysokie oprocentowanie w banku. Jak inflacja upadnie, prawda? Jak już ludzie zajarzą, jak będzie rósł WIG20, tak? I WIG20 w rzeczywistości mógłby wzrosnąć tutaj od tego punktu, tak jak powtarzałem wcześniej, o 400%. On może wzrosnąć. Generalnie powinien, jak się rynki nabiorą, prawda? Bo jeżeli rzeczywiście dojdzie do tego, do czego ma dojść, a ma dojść do tego, że już od 2023 roku 200 tysięcy Polaków, drodzy Państwo, w skali roku 200 tysięcy Polaków, którzy byli czy nie byli, wystarczy mieć książeczkę, a potem jeszcze dowalą na pewno tych, którzy nie mają tych książeczek. 200 tysięcy Polaków, jak nie już niedługo, może więcej, będzie powoływanych na miesiąc, na 2, na 3 miesiące w skali roku do wojska. Czyli ludziom będą niszczeli biznes. Będzie rok 2002, drodzy Państwo. W 2002 właśnie zabierali ludzi do wojska i ludzie specjalnie nie pracowali, nie szli do pracy, czyli nie budowali gospodarki, tylko szli bezsensownie na uniwersytety, na trzy fakultety, prawda? Inni, którzy nie dostawali się na uniwersytety, bo nie wiem, bo nie chcieli, bo uważali, że to głupota i w wielu przypadkach bardzo dobrze, że nie szli, prawda? Bo dzisiaj mają większe majątki niż ci, co poszli, prawda? Po prostu zaczęli wyjeżdżać, uciekać przed tymi ludźmi, przed tym postsowieckim umysłem. Prawda? I zabierali swoje całe rodziny. Tak z Polski wyemigrowały no, miliony, miliony, miliony Polaków uciekło z Polski po prostu przed tymi ludźmi, prawda? No i ci ludzie generalnie nie wrócili. Taka jest prawda, prawda? I dzisiaj właśnie mamy jeszcze gorsze powody, tak. Czyli uciekanie z Polski nastąpiło ze względów po pierwsze ekonomicznych. Weszliśmy do Unii Europejskiej, ludzie zaczęli uciekać. Bach, bach. Problemy ekonomiczne i uciekali oczywiście też przed wojskiem, prawda? Uciekali ogólnie przed Polską, uciekali przed państwem polskim, przed obrzydliwym państwem postkomunistycznym uciekali. Tam ludzie wyjeżdżali za granicę i nie wiedzieli, że urzędnicy mogą cię miło traktować. Jak takie wystraszone kocury Polacy przyjeżdżali, mówili, jak to tak można ludzi traktować, to można być miłym w pracy, bo to można tak, a w Polsce no tego się jak no po prostu postkomunistyczny, sowiecki, głupi ustroik, prawda, z głupimi ludźmi, tak? Więc ludzie uciekali, prawda, więc ludzie uciekali, uciekali, uciekli w milionach. No i dzisiaj to samo się zaczyna, narracja sanacyjna w Polsce jest, czyli tak, ekonomicznie dowaleni, kredyty zajechani, nie opłaca się, to ludzie wyjeżdżają, prawda, nie opłaca się pracować w Polsce za minimalną, z tego nie wyżyjesz, prawda, żadne 500 plusy to nie uratują. Dodatkowo nie opłaca się kupować nieruchomości, bo są bardzo drogie, prawda? I dopiero może będzie się opłacać kupować, jak spadną. Ale wtedy tylko za gotówkę, ze względu na to, że rynek kredytowy nie został w Polsce naprawiony, a Polacy już się nie nabiorą. Dzisiaj, gdy się mówi, że w Unii Europejskiej jest, czy w strefie euro jest jakaś tam tragedia, prawda? Że jest drogo, że jest źle, to drodzy Państwo, u nas jest 4 razy drożej. Im kredyty podrożały może o 2%, 3%, nam kredyty podrożały o 8, 7, prawda? Oni mają zamrożone kredyty na 10, 15, 20 lat, proszę Państwa. Tak jest. Tak będzie w Polsce. W Polsce jest po prostu pożoga. Mamy najgorszych, prawdopodobnie najgorszych polityków w sprawie gospodarki od dziesięcioleci, prawdopodobnie, bo było można zapobiec tym, kredyty ludzie mogli być zamrożone na 5 na 10 lat, a nikt nie ma tych kredytów zamrożonych na 5 na 10 lat. Problemy z obecnymi kredytami są 5 razy gorsze niż problemy z kredytami frankowymi, prawda? Więc ludzie sobie będą wyjeżdżać. Dodatkowo nie opłaca się wynajmować, bo wynajem mieszkania kosztuje 4000 złotych w Polsce, prawda? Dodatkowo upada NFZ, ludzie nie mają na prywatnych lekarzy, a jeżeli ktoś chce zostać wyleczony, to musi chodzić prywatnie, bo inaczej nie zostanie wyleczony z takich jakichś dziwnych, wiecie, chorób. Nie mówię, pójdzie do szpitala, to tam te pomogą ci i tak dalej, prawda? Jakoś tam, tak? Jednemu pomogą, drugiemu nie pomogą, prawda? Jednemu pomogą, drugiemu nie pomogą. Niestety, znam bardzo straszne historie, straszne z horrorów historie, drodzy Państwo, o Polsce.
polskich szpitalach. To, co się obecnie dzieje, po prostu straszy ludzi, ludzie będą uciekać, prawda? Dodatkowo teraz ludzie będą uciekać ze względu na to, że obecna władza rządząca, prawda, wprowadza prawo, które będzie niszczyć Polakom życia. Będzie powoływać zwykłych Polaków, którzy nie mają nic wspólnego z wojskiem, do wojska na miesiąc, na 3 miesiące, proszę Państwa. I ludziom będą niszczone biznesy, ludzie nie będą mieli na kredyty, będą niszczone biznesy, będą nawet niszczyli ludziom biznesy, które są warte 5-10 milionów złotych. Konkurencja będzie niszczyła, bo w Polsce są skumoceni. Proszę Państwa, to jest bezpieczeństwo naszego biznesu, bezpieczeństwo naszych pieniędzy. Mnie polscy politycy nie obchodzą. Mogą Państwo głosować na PiS, na PO, może Pan być sobie komunistą, może Pan być sobie socjalistą, kapitalistą. Na sam koniec, ja jestem tego pewien, że 95% z Was wszystkich, czy się tam nazywacie komunistami, socjalistami, etatystami, to Was wszystkich tak najbardziej opłaca Wasze własne, obchodzi Wasze własne dobro, Waszych własnych rodzin, prawda, Wasze własne bezpieczeństwo i Wasze własne pieniądze, prawda? Więc tak właśnie będzie to robione, będą biznesy. Oczywiście nie będą uciekać ludzie, którzy nie będą powoływani, bo generalnie w państwie polskim wprowadzono to, że urzędnicy, politycy, czyli kilka milionów polityków, kilka milionów urzędników, prawda, którzy po prostu są niepotrzebni i tylko na naszych barkach siedzą i tam nam do ucha, wiecie, chodzą na tych naszych plecach, prawda, i tak nas męczą i męczą, prawda, i dlatego Polacy też uciekali w 2002 tak hurtowo, bo po prostu nie można było tego wytrzymać, tego takiego sowieckiego stanu umysłu, prawda, takiego postsowieckiego, takiego moskiewskiego stanu umysłu, prawda. Troszeczkę się to powoli zmienia, ale widzimy, że się nie zmienia ze względu na to, że doszli do władzy ludzie, którzy po prostu następne miliony chcą wygonić z Polski. I jeszcze jest zrozumiałe, że jest problem, prawda, ekonomiczny, że oni są po prostu głupi, że nie zrobili kredytów zamrożonych, że jest jak jest, że rozdawali. No można powiedzieć, że to zrobili z jakiejś takiej niewiedzy, no ale teraz, no mamy na historycznych przykładach rok 2002-2003, no ale nic dziwnego, jak tam są wszystko ludzie oderwani od rzeczywistości po 30-35 lat, oni nie pamiętają, drodzy Państwo, ja nie mówię, jak ktoś ma 35 lat, na pewno pamięta, ale tam w tym PiSie to wszystko, tam to są odczepieńcy, prawda, oni nie pamiętają roku 2002, 2003, 2004, oni nie rozumieją tego, oni żyją w innych światach, drodzy Państwo, wtedy to był sport narodowy unikania wojska, uciekania z Polski i tak dalej, przed właśnie takimi ludźmi, którzy obecnie dzisiaj znowuż chcą powrotu lat 90. Tak jest, chcą powrotu lat 90. Już właściwie mamy lata 90, bo inflacja gigantyczna, kredyty wysokie, właściwie Morawiecki i Kaczyński i Glapiński, można ich ogłosić drugim Balcerowiczem bez żadnego problemu, prawda? A tych, którzy chcą dzisiaj poboru totalnego do wojska, można okrzyczeć drugim Jaruzelskim, czy tam kogo, nie wiem kim, prawda? Bez żadnego problemu, drodzy Państwo, trzeba mówić prosto, jeżeli komuś na sercu leży to, jak inwestuje swoje pieniądze, no to przecież nie będziemy inwestować pieniądze, nie włożymy jajka do kurnika z lisem, czy nie włożymy swoich kur do kurnika, jeżeli na przykład wziąłem i zainwestowałem na przykład w 50 kur. Mam farmę, zainwestowałem w 50 kur i pan kurnikowy mówi, od kur na farmie mówi, zainwestuj, albo dobra, inaczej, zainwestuj mi w 1000 kur i ja ci dam, one urosną, ja ci dam zwrot 20% z tych 1000 kur w ciągu roku, prawda? Bo mówi, nie mam pieniędzy na kury, ale mam paszę, którą kupiłem wcześniej. Nie opłaca się jej gdzieś tam odsprzedawać, wozić. Mam kurnik, kury mi tam, nie wiem, zdechły, zainwestuj, albo o, kury mi zdechły, bo stado lisów weszło i kun i mi te kury wszystkie zdechły, prawda? I zainwestuj w 1000 kur i ja ci dam 20% ze sprzedaży tych kur potem, prawda? Tylko problem jest taki, że w tym kurniku dalej siedzą te kuny i te lisy. I to jest cała watacha. I tak właśnie się dzieje obecnie w państwie polskim, że po co inwestować w te 1000 kur, jak te lisy ci to wszystko zeżrą. Prawda? I teraz właśnie będzie tak, że chcą wyrzucić setki tysięcy Polaków z Polski, jak w roku 2000, ze względu na to, że po prostu chcą zjeść twoje kury, nie ma kota, myszy harcują i w takim po prostu państwie się nie inwestuje, prawda? W takim państwie się po prostu nie inwestuje i koniec, kropka, prawda? I to się zacznie, drodzy Państwo, będą pierwsze powołania ludzi niewinnych, będą przyjeżdżali pod domy, będą zabierali ludzi,
ludzi, będą niszczyć ludzi. Ja pamiętam lata 90., ja pamiętam moich kolegów 5, 6, 7 lat starszy, prawda, którzy tam... Ja pamiętam to wszystko, ja pamiętam wszystkich naokoło, prawda, jak to się wszystko działo. To jest odrażające, że no chyba, nie wiem, chyba decyzje na ten temat podejmują ludzie, którzy mają 30 lat. Którzy nie pamiętają 2000, 2002, 2003. To są chłopcy w za krótkich spodenkach, którzy jeszcze nie umieją swojej fujarki używać. No, no taka jest prawda. Proszę zobaczyć, proszę zobaczyć. I tutaj będą ludzie uciekać, bo będą pierwsze powołania, mobilne biznesy będą się przenosić. Drodzy Państwo, to się dzieje właśnie w Rosji. Przecież z Rosji właśnie, przecież Rosjanie nie zatrzymują ludzi, którzy uciekają. Przecież z Rosji do Gruzji, popatrzmy, jak TVP pokazywało, jak Rosjanie zaczęli uciekać. No i to samo będzie w Polsce. Przecież nikt normalny nie będzie sobie niszczył biznesu, ma rodzinę, dwoje, troje dzieci i oni przyjdą i zaraz na 3 miesiące do wojska. A biznes to kto ci opłaci? Masz biznes warty, wybudowałeś 50 milionów, prawda? Przyjdą i kto ci odszkodowanie 15 baniek zapłaci za zniszczenie biznesu, prawda? Żona cię zostawi, rozumiecie? I tak dalej. Znaczy nie mówię, no to jak cię zostawi, bo cię zostawiła z takiego powodu, no to może niech się idzie, ale o to chodzi, że po prostu zniszczą ludzi, będą niszczyć i ludzie po prostu będą uciekać. Na przykład gdzie można uciec wtedy? Do Czech można uciec, bo tam są bardzo niskie podatki. Do Szwajcarii można uciec, bo są niskie podatki, prawda? Można uciec do Hiszpanii, bo tam jest ciepło i bardzo tanio. Nieruchomości są 3 razy tańsze, 4 razy tańsze niż w Polsce, a ceny już są takie same. Dodatkowo nie trzeba używać. W Hiszpanii życie jest tańsze jakieś 30-40% niż w Polsce. A pod kątem nieruchomości to 70% nawet. I to nie są jaja. I proszę Państwa, tak, im więcej tych powołań, tym więcej ludzi będzie uciekać, będzie rok 2002 i w taką giełdę się nie inwestuje. Ewentualnie, jak się giełda już skuma, bo nie wszyscy obejrzą ten film przecież, tylko kilka tysięcy ludzi, prawda? Jak się giełda skuma, to ewentualnie może wzrosnąć 100% i znowu rybnie, nie? O tak, rybnie. Ewentualnie tutaj się gdzieś giełda skuma, że ludzie uciekają, bo eksodusu nikt nie liczy, bo nie ma liczenia, ilu ludzi wyjeżdża, a już eksodus jest Polaków z Polski. Czyli tak, rynki się zorientują tak, a już zobaczą, że eksodus jest, coraz więcej ludzi, ale to taki eksodus ekonomiczny, dobra, to Ukraińcy przyjeżdżają, ale w pewnym momencie zobaczą, że powołują, o, jak ludzie, popatrzmy, w Rosji chcieli powoływać tych wszystkich ludzi, ludzie, którzy mają pieniądze, ci wszyscy z IT i tak dalej, prawda? Oni po prostu z Rosji uciekli i widzieliście tych ludzi z TVP, aż tam się trzęśli, jak pokazywali, jak ze złej Rosji uciekają Ukraińcy, Rosjanie, prawda? I tam dopingują, uciekajcie, uciekajcie z reżimu. No i z takiego reżimu właśnie też będą uciekać Polacy. Ciekawe, czy wtedy TVP będzie ich dopingować, prawda? No to jest wszystko przećwiczone. To jest wszystko przećwiczone po to, żeby wyludnić Polskę, żeby nasz biznes nie miał żadnej siły i żeby giełda znowu się zawaliła, prawda? Ona wzrośnie do tych 2500, ale wtedy rynki się zorientują, że z Polski wyjechało 500 tysięcy mężczyzn. Albo milion mężczyzn, a milion mężczyzn to jest razy 4, bo dwoje dzieci i jedna kobieta. Czasem mężczyzna ma 3 kobiety i 5 dzieci. Bardzo często niż czasem, prawda? Bardzo często człowiek miał 3 żony, miał 2 żony, ma 3 i ma dużo dzieci. I ci ludzie będą wyjeżdżać, prawda? Koniec, kropka. I wtedy się rynki zorientują i wtedy to rybnie, więc trzeba patrzeć na sytuację. No bo przecież jeżeli ludzie zobaczą, przecież jeżeli ludzie widzieli, że z Rosji do Gruzji są kolejki gigantyczne, prawda? Przecież Rosjanie ich nie zatrzymywali. Przecież nikt tych Rosjan nie zatrzymywał. Czy w rzeczywistości w Rosji jest taki reżim, a Ukraińców zatrzymują? Ukrainiec nie może opuścić Rosji, Ukrainy. A Rosjanin może opuścić Rosję. A Polak będzie mógł opuścić Polskę? To gdzie żyjemy? Czy żyjemy w Rosji, czy gdzie żyjemy? Czy na Ukrainie, rozumiecie? I to ludzie będą widzieć, i to ludzie będą pokazywać, bo są, wiecie, niezależne media, na przykład tak jak moje, prawda? Mówię prawdę.
Mówię prawdę, bo tutaj chodzi o nasze pieniądze, tam już pali licho w tych polityków i ja najchętniej bym o nich nie mówił, ale tutaj właśnie chodzi o nasze bezpieczeństwo biznesowe. To jest ciągle, o czym ja tłumaczę, prawda? Najlepiej o poli... Najlepiej jak mniej polityki w życiu, najlepiej to w ogóle nie oglądać telewizji. Ja mam takie stanowisko od 20 lat. Nie oglądać telewizji, nie zajmować się polityką, nie z politykami, jak najdalej, tylko zarabiać, budować pieniądze, budować bogactwo swojej rodziny, siebie samego, edukować się, zdobywać wiedzę, umiejętności, bo żaden Kaczyński wam nic nie da, żaden Tusk wam nic nie da, żaden Morawiecki wam nic nie da, oni wam mogą zabrać. Oni wam naprawdę nic nie są w stanie dać. Oni nic nie mają. Oni mają tylko to, co tam zarobili z naszych podatków. To my im dajemy. Oni wam nic nie są w stanie dać. Prawda? Tak więc wtedy się zorientujemy. Druga sprawa, jeżeli do tego nie dojdzie, no to wtedy ten WIG20 może iść do góry, prawda? Wtedy może z drugiej strony dojść do tego, że jednak pójdą do głowy i będzie mocne wojsko zawodowe, będziemy mieli tą całą broń, prawda, którą bierzemy, no to wtedy WIG20 może rosnąć. Ale jeżeli ci ludzie będą zwykłych ludzi męczyć i niszczyć im biznesy i tak dalej, no to oni będą wyjeżdżać, prawda? Ale jeżeli będzie wojsko zawodowe, z dobrymi żołnierzami i będziemy mieli mega super, wiecie, broń, taką, że na przykład, wiecie, te wszystkie samoloty, te wszystkie Kraby, te wszystkie K9, te wszystkie czołgi, że jak Ruski na nas wjadą, to jak zaczniemy bombardować Kaliningrad, bo jak oni nas zaczną bombardować, bo tam generałowie mówią, że wtedy Polacy zaczną bombardować Kaliningrad, prawda? Jak oni nas zaczną bombardować, no to my zaczniemy bombardować Kaliningrad, a te Kraby dosięgają tego Kaliningradu, tak? To chyba nawet bez pomocy NATO, tak mówią ci, ja nie wiem, ja się na wojnie nie znam, prawda? Ja nie jestem wojakiem, szwejkiem, prawda, ani nikim jakimś tam. Nie znam się na tym. Nie znam się, wiecie, jedyne co umiem, to sobie postrzelać. I tyle, prawda? Postrzelać to sobie umiem, prawda? Tak, ale strzelać umiem, prawda? Z karabinu, z tego, z tamtego umiem, bo to idziesz i sobie możesz postrzelać, prawda? No to każdy umie sobie, jak się nauczy, prawda? Ale ja się na wojnie nie znam, drodzy Państwo. Ja się na wojnie nie znam, prawda? Ale generałowie mówią, mi się zdaje, że ja jestem zapalonym sportowcem. Jestem zapalonym sportowcem, uwielbiam sport. Dla mnie sport to pożywka dla ciała, a praca intelektualna to pożywka dla umysłu, prawda? Jedno z drugim wiąże. I wiem jedno, w sporcie, w każdym sporcie, czy to są sztuki walki, czy to jest piłka nożna, czy to, nie można się tylko bronić. Najlepszą obroną jest atak, prawda? Więc jak na przykład jest bokser, prawda? On się nie może ciągle bronić, on musi w tą mordę go walnąć, prawda? Więc ogólnie, tak jak mówią ci generałowie, gdyby Rosjanie na nas napadli, to my wtedy mamy prawo, jeżeli oni na nas napadną, to my mamy prawo zbombardować Kaliningrad, zniszczyć flotę bałtycką, prawda? A wtedy Ukraińcom Amerykanie dadzą broń do zniszczenia floty czarnomorskiej. Więc wiecie, tak naprawdę, no dobrze, jak wtedy zrobią taką armię, która tam samolotami, krabami, bo taki ziutek, którego weźmiecie, jakiś IT koleś, wiecie, on tam klika sobie i go weźmiecie do wojska na 3 miesiące, zniszczycie mu biznes, kontrakty, prawda, i on do niczego nie będzie miał życia, a potem niby na jaką wojnę? Jaką wojnę? Prawda? To tam są żołnierze, którzy tam operują krabami, czołgami, prawda? Jeżdżą tam, strzelają, prawda? Samoloty, flota morska i tak dalej, prawda? A dodatkowo wiadomo, przecież jest NATO, to wystarczy mała pomoc NATO, to tam nawet by milimetra nie przeszli tutaj do Polski. To by byli po prostu, to by była po prostu pożoga totalna, prawda? My coś tam, jakby mogli też by nas bombardować, prawda? Ale dla nich to by była totalna pożoga. Dla nich to by była totalna pożoga, tak? Tak więc ja to tak widzę, myślę, że jeżeli pójdziemy tym torem, to naprawdę nieciekawe czasy czekają Polaków. Ze względu na to, że już mieliśmy taką rozgrywkę 20 lat temu, na szczęście nie wszyscy o tym zapomnieli i trzeba o tym mówić, co właśnie zaczyna się święcić w Polsce. Wprowadzanie strachu, wyganianie ludzi, a dodatkowo nikt nie będzie chciał tu przyjechać, bo będzie się bał, że zostanie powołany tam, nie wiem, na miesiąc czy dwa i mu biznes zniszczą.
To jest po prostu przerażające, po prostu cofamy się do czasów PRL-u i koniec. No już Balcerowica, znaczy Glapińskiego, Morawieckiego, Kaczyńskiego i Kaczyński robią za za Balcerowicza. No robią za Balcerowicza, no za Balcerowicza robią, no Boże, no. Taka jest prawda. Glapiński robi za Balcerowicza, Kaczyński za Jaruzelskiego, a Morawiecki robi, no nie wiem za kogo, no to nie wiem, za nikogo nie robi w sumie. To jest w sumie człowiek, który bankster, bankowiec, który w bankach pracował, a nie wprowadził standardu zamrożonych kredytów w ciągu ostatnich lat, o czym pisałem przez 10 lat. I przez to ludzie dzisiaj cierpią i podatnicy muszą ich opłacać i tak dalej, sami nie mają, wiecie, na życie, na lekarzy, na to, na tamto, ludzie żebrają po ulicach, wiecie, nie wiem, to chyba sam w sobie jest okazem, no taka jest prawda. Dobrze, miłego dnia życzę. No niestety, jeżeli pójdziemy złą drogą, to WIG20 nie wzrośnie 400%, ani 300, ani 200, tylko załamie się w tym punkcie takim tutaj, w tym tutaj. Więc tutaj będzie trzeba wyskakiwać, nie? Jeżeli będziemy wiedzieć, że Polacy uciekają z Polski, to on sobie porośnie, a potem wszyscy wyskoczą. No bo jest eksodus i nie da się, prawda? Bo po prostu nie będą mieli klientów. Potem mogą przyjechać ci Ukraińcy, prawda? Ale wtedy jeszcze więcej Polaków będzie uciekać z Polski ze względu na to, że oni będą obniżać drastycznie płace, prawda? Bo na przykład bogactwo Norwegii nie zostało wybudowane na imigrantach, a na gospodarowaniu. Tak, na tanich imigrantach nie. Bo tam jak jedziesz, tam zarabiasz dużo, prawda? Tam imigrant nie zarabia mało, tak? A w Polsce każdy zarabia coraz mniej. A da 2,5 tysiąca złotych, tak? To 2,5 tysiąca złotych to jest 600 euro, tak? Więc. Miłego dnia. Proszę o subskrypcję kanału na YouTube. Do usłyszenia.